Witajcie moi kochani w Akademii Smart Home z Batna24. Krótkie filmiki, w których będę pokazywał konkretne różne elementy Smart Home. Będę pokazywał ich wykorzystanie oraz jak ewentualnie można je upgrade'ować. Dzisiaj prosty element, jest to Smart Pet Feeder, czyli taka karmiarka dla naszych pupili, która jest oczywiście interaktywna. Zaczynamy. Przedstawiam wam Tosię, która jest kilkunastoletnim Maltańczykiem, no i ona ostatnio straciła apetyt. Nasz Pet Feeder, tak jak widzieliście w ostatnim odcinku, wydaje bardzo fajny dźwięk podczas wrzucania karmy, no i Tosia bardzo reaguje na niego pozytywnie. Czyli nie tak jak tam, że wrzucamy te ledy. Uuu, coś się stało. Słyszeliście? Zobaczymy, co Tosia zrobi. Pet Feeder od Akary ma na froncie trzy przyciski, przy czym jeden przycisk aktywuje mikrofon. Możemy nagrać krótką wiadomość dla naszego pupila i za każdym razem, jak karmidełko się włączy, będzie odtwarzana właśnie ta nasza wiadomość. Według producenta Pet Feeder pomieści 4 litry karmy. To jest mniej więcej od 2 do 3 kg takiej suchej karmy. Pod pokrywką znajduje się specjalne miejsce, do którego możemy wsadzić absorber wilgoci, który znajduje się w pudełku wraz z całą maszyną. Z przodu karmidełka mamy przycisk połączenia z bramką oraz przycisk do wydania pojedynczej porcji karmy. Miskę bardzo prosto możemy podnieść, umyć, a sama plastikowa tacka również jest odłączana. Zasobnik na karmę jest bardzo sprytnie zaprojektowany. Posiada specjalne łapki, które układają karmę w przegródkach, a następnie karma z tych przegródek ląduje w misce. Na samym początku warto zważyć jedną porcję naszej karmy, w naszym przypadku jest to 5 gramów, no i tą wartość wpisujemy do aplikacji. W aplikacji łatwo możemy ustawić, ile porcji 5-gramowych urządzenie ma dawać za każdym razem, oraz ustawić maksymalnie 8 godzin, w których będzie wydawany posiłek, przy czym przy każdej godzinie możemy ustawić bardzo precyzyjnie, ile porcji ma zawierać dany posiłek. Jeśli mamy dzieci, to z poziomu aplikacji możemy ustawić blokady guzików na samej maszynie oraz ustawić wyłączenie diody informacyjnej od 9 do 8 rano. Karmiarkę możemy zasilać za pomocą 1,5-metrowego kabla z końcówką USB. Producent załącza taki kabel, bądź też za pomocą 3 baterii R20, które no nie są w zestawie, ale ja wybrałem właśnie tą drugą opcję. Jest ona dla mnie bardziej korzystna. Tak jak widzicie, mój niadek wreszcie zaczął jeść. Ustawiłem małe porcje, co 2 godziny, maksymalnie 8. No i tak powiem szczerze, że nauczył się piesek jeść faktycznie te małe porcje. Czy warto kupić taką karmiarkę? Kosztuje około 500 zł. Wydaje mi się, że tak, szczególnie jeżeli macie już system AK w domu, możecie go podłączyć, możecie to jeszcze bardziej skonfigurować, żeby to jeszcze lepiej działało, ale o tym w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!